Cześć, dzień dobry, witam się z Wami moi drodzy bardzo serdecznie w kolejnym filmiku. Zapraszam Was dziś na kolejny filmik serii Dzień ze mną. Słuchajcie, dzisiaj jest... Co jest dzisiaj? Wczoraj byłam na siłowni, był poniedziałek, dzisiaj jest wtorek. I dzisiaj jestem w domu, nic jakiegoś bardzo konkretnego, wysiłkowego nie mam dzisiaj do roboty. Właśnie tutaj stoję teraz w kuchni, zresztą widzicie po lodówko zamrażarce za mną, gotuje mi się w garnku kapusta kiszona i będę coś tworzyć później na obiad, jest już po godzinie 9 i postanowiłam, że dzisiaj nagram właśnie dla Was kolejny filmik z tej serii. Kurczę, mam ostatnio ochotę nagrać dla Was coś innego, coś bardziej merytorycznego, ale jakoś mi to nie wychodzi, straciłam po prostu gdzieś taki nawyk mówienia o czymś inteligentnym chyba, nie wiem, po prostu jak już nagrywam, to nagrywam jakieś takie typowe właśnie odmurzacze. Tak, gotuje mi się tutaj kapusta. Jestem sama w domu, ponieważ moja mama z babcią pojechały do lekarza, do kolejnego lekarza. Moja babcia ostatnio bardzo dużo czasu spędza u lekarzy, no ale cóż, jest jak jest. Więc ja zostałam w domu i właśnie no, jako że mam ferie, bo już muszę Wam powiedzieć, że zaliczyłam sesję. Sesja się w sumie zaczęła od dzisiaj u mnie na uczelni, ja już mam sesję zaliczoną. Nie było to jakoś wielce trudne, powiem Wam szczerze, że magisterka jest dla mnie... Może nie, poprzedni rok był cięższy, natomiast w tym roku jest już lajtowo. Myślę, że to jest ze względu na to, żebyśmy po prostu skupili się na pisaniu pracy, a nie na zaliczaniu poszczególnych przedmiotów, bo byłoby to mocno męczące, zwłaszcza, że ja z moją pracą mam mega wielki problem. Tak jak z licencjatem, wszystko mi przyszło po prostu o tak, to z pracą magisterską jest wiecznie jakiś problem, no ale to już myślę, że nie do końca jest moja wina. Na pewno nie jest do końca moja wina. Słuchajcie, no tak, wracając do tej kapusty, gotuje mi się kapusta i nie wiem jeszcze, chyba jakieś pierogi stworzę, jak przyjadą moje dziewczyny do domu, to będą miały sobie właśnie gotowy obiadek. Sama może też zjem, chociaż jakoś o SMS-a dostałam, chociaż jakoś średnio mam ochotę na pierogi, ale nie wiem, w ogóle jestem jakoś dzisiaj mało głodna, tak jak wczoraj miałam jakiegoś wielkiego głoda i po prostu wszystko bym mogła pochłaniać, nie wiem, czy to zależy od dni cyklu, czy dajcie znać koniecznie, czy wy macie coś takiego, że na przykład czasami jesteście tak głodni, żebyście wszystko mogli pochłonąć i w ogóle macie ochotę na wszystko po kolei, a czasami są takie dni, że nie chce Wam się jeść i tak to właśnie wygląda. Ja tak mam czasami, myślę, że to jest u kobiet zależne właśnie w szczególności od cyklu, ale dajcie koniecznie znać, czy Wy też tak macie. Dobra, o właśnie jeszcze, czym się Wam pochwalę? Zrobiłam sobie ostatnio takie oto paznokcie, zmarzyły mi się już od dłuższego czasu tipsy, paznokcie hybrydowe, średnio mi się podobają, oczywiście, no, to jest rzecz gustu, może kiedyś sobie też spróbuję zrobić hybrydowe, natomiast w tym momencie mam tipsy, które, nie wiem, czy jakoś tam bardzo utrudniają mi moje życie, myślałam, że będzie jakiś problem z nimi na przykład na siłowni, podczas, nie miałam z tym doświadczenia, bo ja tipsy miałam raz w życiu, wtedy jeszcze za wiele nie robiłam, kiedy te tipsy miałam i wydawało mi się, że one mi bardzo mocno będą przeszkadzać, że w ogóle żadnego zmywania naczyń, teraz zawsze zmywać naczynia będzie ktoś poza mną, że na siłowni będzie problem na przykład z chwytaniem poszczególnych talerzy i zakładaniem sobie na, nie wiem, tam na sztangę do przysiadu, czy do martwego ciągu, czy sam chwyt powiedzmy do martwego ciągu, czy jakieś tam wyciskanie, że będę miała z tym ogromny problem, natomiast nie ma żadnego problemu, trzeba sobie po prostu pamiętać, że te paznokcie są na palcach, już mam je tydzień, chyba nie cały tydzień. Niedługo minie tydzień, więc no, zaczęłam się do nich przyzwyczaić i nie ma jakiegoś większego problemu. Jedyny problem, jaki mam, to jest troszkę problem z wciąganiem gaci na tyłek. Ja jak noszę spodnie, to te spodnie są obcisłe. Ja innych spodni niż rurki, no ewentualnie jakieś tam dresy, ale chodzi mi tutaj o rurki, kiedy je wciągam sobie na tyłek, to czasami mam problem. Kiedy one są rzeczywiście takie wąskie, dopasowane, to mam czasami problem, bo boję się, żeby mi to nie poodpadało. Natomiast poza tym nie mam jakiegoś większego problemu. Jeszcze chyba jak sobie smaruję coś kremem, to lubi mi tutaj wchodzić za paznokieć, a że ja jestem wielką taką czyściochą, to zaraz sobie gdzieś tam to muszę powyciągać, ale wielkiego problemu z tym nie ma, a wygląda naprawdę ładnie, tak więc myślę, że teraz sobie... Jeszcze jestem ciekawa, jak paznokcie pod spodem będą się prezentować po zdjęciu tego. Aczkolwiek, no, jak na razie jest fajnie, jest git. Dobra, gotuje się mi taka pucha, zaraz sobie tutaj dodam do niej grzybów, chyba nie mam, to dodam sobie tylko będzie farsz kapuściany bez grzybów. Tak, i zrobię sobie ciasto na pierogi i będziemy robić pierogi dzisiaj, tak? No, chyba tyle miałam do powiedzenia. Idę sobie SMS odczytać, bo ktoś mi coś napisał.
Wam chciałam jeszcze powiedzieć przy okazji krojenia cebuli, to jest to, że krojenie cebuli to jest najbardziej znienawidzona przeze mnie czynność, którą ja muszę wykonywać w kuchni. I naprawdę zbraniam się przed tym nogami i rękami. Nienawidzę tego robić. Już pomijając fakt, że robię to w dość śmieszny sposób, takim malutkim nożykiem. Pamiętam, słuchajcie, kiedyś wiecznie były komentarze, jak nagrywałam dużo właśnie przepisów. Kup sobie nóż, kup sobie nóż. Ja nie potrafię kroić, nie potrafię kroić równo, kroję sobie wszystko na swój własny sposób, tak jak to teraz widzicie. Mam jakieś tam, no przypuśćmy, takie powiedzmy nóż, to jest chyba nóż do jakiegoś mięsa czy do czegoś, nie wiem. Jest taka piłka, którą ja też bym pewnie, nie wiem, słuchajcie, co jest do krojenia cebuli. Natomiast ja takimi małymi popierdalakami sobie lubię kroić i no, nigdy nic nie jest równo pokrojone, więc ja jestem taką osobą, która nie bardzo lubi, kiedy ktoś... O, i jeszcze jedna rzecz to, że już zaczynam płakać. To jest chyba najgorsze z krojenia cebuli. Ale ogólnie właśnie o tym chciałam powiedzieć, że to jest dla mnie najgorsze, a przyczepiło mi się kwestia z nożem. Ale słuchajcie, ja jestem taką osobą, która nie bardzo lubi, kiedy ktoś jej pomaga w kuchni. Po prostu mnie to denerwuje, drażni mnie to, jak ktoś mi gdzieś tam coś chce wsadzić, polizać. W ogóle ja jestem taką osobą, która nie oblizuje, jak czegoś próbuje. O, już łzawię. Znaczy, może oblizuję, ale później tej łyżki nie wsadzę ponownie do garnka, nawet jeśli przygotowuję coś dla swojej rodziny, bo po prostu nie i już. No, tylko będę płakać. Dobrze, że mnie nie widzicie teraz. Ale słuchajcie, jeśli chodzi o krojenie cebuli, to tą czynność akurat chętnie bym komuś oddała, więc jeśli kiedyś będę miała męża i rodzinę, to mężu, szykuj się, że będziesz kroił ze mnie cebulę, bo to jest po prostu... Ojejku, już płaczę! No, czyli co Wam chciałam przekazać ogólnie, bo się pomotałam, że po pierwsze, śmiesznie wszystko kroję, bo nie potrafię używać odpowiednich noży i proszę mi nie zwracać na to uwagi, specjalnie Wam to pokazuję, żeby było śmiesznie. A po drugie, że nienawidzę kroić cebuli. I teraz mam ochotę zrobić coś takiego. Słuchajcie, o. O, i tak będzie dobrze. No, cebula do pierożków jest potrzebna. A się płakałam, dobra, i teraz robić dalej koniec tego pierdzielenia. Zrobiłam już sobie te pierogi, czekają na moje dziewczyny, ale wrócą, nie wyszło mi jakoś bardzo dużo tych pierogów. W sumie nie mam jakoś bardzo na nie ochoty. Może sobie zrobię za chwilę coś innego, jakąś pizzę. Zrobiłam sobie taką pizzę z patelni z serem mozzarella na wierzchu, także za chwilę sobie machnę taki oto posiłek. Jak na razie mam zamiar sobie wypić kawę, bo w sumie no jeszcze nie jestem godna, tak myślę przyszłościowo tylko, co mam zamiar zjeść. I słuchajcie, chciałabym się jeszcze rozgadać na ten temat weganizmu, wegetarianizmu, bo to bardzo mocno gdzieś mi siadło na duszy i, że tak powiem, to nie jest forma tłumaczenia się, bo często ktoś mi pisze, nie tłumacz się, nie musisz. Rzeczywiście, nie zamierzam się tłumaczyć, bo to wszystko są tylko i wyłącznie moje wybory i moja sprawa, aczkolwiek no, skoro kiedyś już o tym coś powiedziałam, to teraz czuję po prostu potrzebę odniesienia się do tego, tak? Zaczynam z tym tak mówić. Pamiętam, kiedyś był taki odcinek rozmów w toku i kobieta po prostu co drugie słowo to było tak, tak, tak i to było takie chamskie, więc nie chciałabym tego mówić. Ale czasami mi się po prostu, chyba przy filmach tylko, bo na żywo to nieczęsto używam tego takiego tak. Także postaram się tego więc już nie mówić. Dobra, co Wam chciałam powiedzieć? Chciałam Wam powiedzieć, że po prostu mam już trochę dość takiego właśnie tłumaczenia się
ze wszystkiego, co się robi. Ja wiem i miałam świadomość tego, co dzieje się w przemyśle nabiałowym, przemyśle mięsnym, jak to wszystko wygląda. Ja absolutnie nie jestem z tych osób, które twierdzą, że zwierzęta są tylko i wyłącznie po to, żeby je zabijać i zjadać. Natomiast słuchajcie, ile jest takich osób, które twierdzi podobnie, a jednak nie są ani wegetarianami, ani weganami, tak? Jest sporo takich osób, a to dlaczego nie są jakby na diecie wegańskiej, wegetariańskiej, czy nie żyją właśnie w ten sposób wegański, wegetariański, to jest ich indywidualna sprawa i niestety póki co nie ma zakazu robienia pewnych rzeczy i w żaden sposób tego nie przeskoczymy, więc ja nie wszystko mogłam zmienić i w tym momencie jestem na takim etapie, że nie chcę chyba nawet, żeby ktoś nazywał mnie wegetarianką, bo jest tyle po prostu jakichś zakrętów w tym temacie, tyle jakichś czepliwości, zgryźliwości, że po prostu to, czy ja jem mięso, czy nie jem mięso, to jest tylko i wyłącznie moja sprawa. Będę miała jakieś ochotę, to go będę jadła. Nie wiem, czy to, co mówię, jest składne, ale po prostu nie chcę się już chyba nazywać po prostu wegetarianką. Czasami używam tego słowa tylko i wyłącznie po to, żeby ktoś mi nie podawał mięsa, bo mięso w tej chwili mnie obrzydza i nie chcę go jeść. Nie wiem, co będzie w przyszłości, a może kiedyś zapragnę powrócić do normalnej diety. I też nikt mnie za to, nie wiem, nie zbije, nie ukarze, bo to będzie tylko i wyłącznie moja decyzja. I po prostu dość już mam tego całego, nie wiem, tej obawy na przykład przed dodaniem zdjęcia, na którym będzie widniało coś z sera czy z jajka, że zaraz ktoś mi po prostu pojedzie, że ej, tak nie może być, to jest nieetyczne, nie powinnaś tego zjadać, będę dodawać to, co mi się podoba, jeżeli komuś nie pasują treści, które ja przekazuję, to absolutnie nie musi ze mną być. Kurczę, no szanujmy się, tolerujmy się, jest ostatecznie na świecie tyle ludzi, którzy Dobra, może już koniec tego wywodu. Także po prostu chciałam Wam to zakomunikować, że nie chcę się chyba już nazywać wegetarianką, zresztą cały ten wegetariański, wegański świat. Ja kiedyś w ogóle miałam jakieś takie wielkie nadzieje. Ja nigdy w życiu nie poznałam żadnego wegetarianina, weganina i w momencie, kiedy ja zaczęłam spotykać takie osoby, zaczęłam się z nimi, no, znałam kilka takich osób. Kiedyś wydawało mi się, że, nie wiem, możecie się śmiać ze mnie, bo ja sama się śmieję, że weganie to są takie jakieś mega inteligentne osoby, one w ogóle są wielce oczytane. Jak ktoś jest weganinem, to już jest mega mądry i ja bym chciała taką osobę znać, a nikogo w moim gronie takiego nie ma. I słuchajcie, poznałam osoby, które są weganami, dobra, które w ten sposób żyją i nie widzę jakoś wielkiej różnicy pomiędzy normalnymi ludźmi, także nie wiem, chyba miałam jakieś takie wielkie oczekiwania i też to moje chcenie przejścia na weganizm to w tym momencie chyba bardziej powiedziałabym Wam, że był to taki jakiś wymóg, który ja gdzieś tam z góry czułam na siebie narzucony, że wszędzie się mówi, że to wiecie, przechodzi się etapami, że najpierw odrzucasz, jeśli nie potrafisz całkowicie, to na początku odrzucasz mięso, później odrzucasz coś tam. I ja, mimo że wiedziałam się podświadomie, że nie do końca sobie dam z tym. Ktoś przyszedł? Nie do końca sobie dam z tym radę, żeby właśnie wegańsko żyć, żeby jakby wpasować się w tę definicję weganizmu. No kurczę, przyszedł ktoś. A nie, tak psa głośno słychać. To mimo wszystko dążyłam do tego i nie wiem, właśnie przez taki jakiś wymóg narzucony, który nikt osobiście oczywiście na mnie nie narzucił, po prostu ja czułam, że wymaga się ode mnie, żebym ja to zrobiła, tak? Mówię tak. Ale nie wiem, to jest temat w ogóle na osobny filmik, bo ja absolutnie nic nie mam do wegan i fajnie, że są, że coś pokazują sobą. Może kiedyś to urośnie do większych rozmiarów i zaczną do siebie przekonywać większą rzeszę ludzi. Natomiast w tym momencie moje podejście jest takie, że ja sobie będę jadła to, co ja będę chciała i nikomu po prostu nic do tego. O, tyle Wam chciałam przekazać i powinnam Wam to powiedzieć w jednym zdaniu. Jak zwykle się rozpierdzieliłam na malutkie części i no. Ale pogadałam sobie trochę do Was, tak? To jest tak, znowu mówię tak. To jest najważniejsze, tak. Dobra, idę sobie wypić tą kawę, a później coś skonsumować i nie wiem, zobaczymy, co się będzie dalej działo. Moje dziewczyny już chyba dojechały, nie wiem, nic nie pisał, ale
Ale ładnie pachnie. Pijemy. Mam teraz zamiar coś zjeść. Wprawdzie pochłonęłam kilka sztuk pierogów, natomiast jakoś bardzo mocno mnie to nie nasyciło, więc przygotowałam sobie taki oto posiłek, który ja nazywam pizzą z patelni. Omletem tego nazwać nie można, ponieważ no, do ciasta dodałam mąkę, nie jest ono na samych jajkach, więc nie można tego nazwać omletem, a pizzą z patelni. Jak sobie robię taką pizzę z patelni? Najpierw sobie robię ciasto, które składa się z jajka, wody, mąki, dodaję też pieczarki pokrojone, surowe i trochę startej, trę sobie na tarce o grubych oczkach mozzarellę. Część tej mozzarelli dodaję sobie właśnie do ciasta i to ciasto smażę sobie najpierw z jednej strony, później przewracam na drugą stronę i dodaję resztę tej mozzarelli. Tutaj jest cała kulka, taka duża mozzarelli. Dodałam sobie też wędlinę sojową, tak jak widać. Czekam, aż to wszystko mi się po prostu ładnie poroztapia na wierzchu. I dodałam sobie trochę na wierzchu też keczupu i mogę się taką oto pizzą zajadać. Tak więc taki szybki przepis. Pyszna jest, naprawdę pyszna, więc idę sobie jeść. Słuchajcie, chciałam Wam jeszcze powiedzieć o innej kwestii. Ja na siłownię chodzę od stosunkowo niedawna, nie mam jakichś tam wielkich wyników siłowych, natomiast od zawsze byłam osobą, która nie potrafiła zrobić męskiej pompki. Wydawało mi się, że to jest po prostu u mnie niemożliwe do zrobienia, podobnie jak z podciąganiem. O ile podciągać się jeszcze nie potrafię, natomiast próbuję cały czas i mam nadzieję, że mi się to uda. O tyle, ostatnio, słuchajcie, doszłam do wniosku, że nie wiem, coś oglądałam chyba jakiś filmik na YouTubie i tak sobie właśnie uświadomiłam, że spróbuję sobie zrobić pompkę, której nigdy nie potrafiłam. Nie potrafiłam nawet za bardzo na tych rękach ustać, że tak powiem, utrzymać się. Właśnie dlatego siedzę na podłodze, bo chcę Wam pokazać, jak robię pompkę. No, i okazało się, że potrafię zrobić, nawet i trzy. Zobaczymy, jak mi to teraz wyjdzie. Nie wiem, czy ja to robię poprawnie. Wiem, że jak już nie mam za bardzo siły w rękach, to zaczynam ciągnąć dupę do góry, żeby mi było chyba lżej. Mam nadzieję, że coś zobaczycie. O nie, bardzo nisko jesteście. Na moim dywanie, mam nadzieję, że jest czysty. Nie, podłożę pod Was coś. Tu mam książki. To podłożę coś pod Was. Tak lepiej? Będzie widać? Dobra. Zaraz Wam pokażę. Zobaczymy, czy zrobię trzy pompale. Raz. Dwa. Trzy. Cztery zrobię. I to Wam właśnie chciałam. Chciałam Wam pokazać, ale jestem teraz pewnie bordowa, o matko. I to Wam właśnie chciałam pokazać, że potrafię wykonać. No, cztery pompki. Przedwczoraj były trzy, a dzisiaj już jest cztery. Także, no, możecie się śmiać z tego, bo to nie jest jakiś wielki wynik, ale ja jestem z siebie dumna i mam nadzieję, że będzie szło dalej tak dobrze i że będę po prostu, nie wiem co, Iron Woman. No, także to Wam chciałam powiedzieć. Mój kolejny posiłek dzisiejszego dnia to są placuchy z jabłkami i na wierzchu, i tutaj też po warstwach jest serek wiejski. Nie wiem, może dla kogoś to jest nietypowe, natomiast ja lubię takie połączenie. Często jem jakieś nietypowe połączenia, coś tam gdzieś napapram z czymś i jest po prostu smaczne, także to też mi smakuje. I taki cały talerz placuchów mam zamiar sobie teraz spożyć.